Witam. Witam Państwa w specjalnym świątecznym odcinku naszego programu. Dziś jest ze mną gość doprawdy nietuzinkowy i jedyny w swoim rodzaju. Sam pan Święty Mikołaj. No tak, to ja. Ho, 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 ho. Przyznam, że ta wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie. Bo teraz po ulicach pełno chodzi tych szemranych Mikołajów. Ale u nas jest ten jedyny, ten prawdziwy. Staram się. I, żeby nie być gołosłownym, teraz tę prawdziwość udowodnię. O czym pomyślałem teraz? Pewnie o prezencie? Bingo! Bingo! Jest prawdziwy Święty Mikołaj, nie żaden przebieraniec. Prawdziwy Święty Mikołaj na sali. Siedem miliardów ludzi. Każdy ma coś innego w głowie. I bądź tu mądry. Nie żebym sugerował, że Mikołaj jest niemądry. Święty Mikołaj najmądrzejszy. I dla mnie zawsze wszystko było w punkt. I ja chciałbym serdecznie podziękować Mikołajowi. Super, cieszę się, że mogłem pomóc. Właśnie, w temacie pomocy. Ja mam takie poczucie, że może to ja mógłbym Mikołajowi w czymś pomóc. Żeby Mikołaj nie musiał tyle kombinować i szukać dla każdego czegoś innego, no to może jeden prezent dla całej rodziny. Ha? Dla mamy unikalny design, proszę tylko spojrzeć. Dla taty olśniewająca jakość obrazu. Proszę, widać tutaj biało na białym. A dla dzieci? Takie treści, że to się pod choinką nie mieści. Czysta radość. Że niby ten telewizor, co? Ten telewizor. QLED TV! Tutaj w ogóle jest taka funkcja. Ach, wspaniała funkcja, która pozwala przerzucać świąteczne wspomnienia bezpośrednio na wielki ekran. Może ja zademonstruję, zrobię nam taki autoportret świąteczny. Nie. Nie. Przepraszam, ale ja się poddaję. Chłopie, ja nie jestem żadnym Mikołajem. Miałem mieć tu zadanie aktorskie, studio konesera. A oni mnie ubrali w to i mam się użerać z jakimś fanatykiem. Dziękuję. Dobranoc. Wesołych świąt. No więc przebieraniec. No nic. No dobra, chłopaki. To kiedy przychodzi ten prawdziwy? Co? Kiedy przychodzi ten prawdziwy?